Ponownie witamy Państwa z Choryńca Zdroju, gdzie dziś także kamery programu Lato w regionach zawędrowały, no w zasadzie można powiedzieć, no zawędrowaliśmy na Kresy. Dokładnie, a jeszcze odwiedzamy, warto dodać, też i Lubaczów. Proszę Państwa, powiemy o rzeczy bardzo ważnej, istotnej, powiemy o dwóch samorządach, w przypadku których nie działa w ogóle tryb przypuszczający, co by było gdyby. Te dwa samorządy wzięły sprawę w swoje ręce i stworzyły porozumienie. Dlaczego? Bo postawiły na turystykę. No i są efekty. Witamy razem z nami Wiesław Kapel, wójt gminy Lubaczów. Dzień dobry Państwu. I Robert Serkis, wójt gminy Choryniec. Dzień dobry Państwu. To właśnie te dwa samorządy, które tak dzielnie, oficjalnie i formalnie od pół roku dopiero współdziałają. I jednym z pierwszych efektów Waszej współpracy jest festiwal, który w tym roku po raz pierwszy poświęcony Kresom, kuchni, kulturze kresowej trwa tydzień. Tak, w tym roku ten festiwal rozszerzyliśmy do formuły całego tygodnia. I właśnie między innymi z gminą Choryniec-Zdrój współpracujemy w zakresie organizacji tego festiwalu. Festiwal dotyczy kultury kresowej, dziedzictwa dawnych Kresów Rzeczpospolitej, ale dotyczy także takiej promocji turystycznej Roztocza, na którym się znajdujemy. Zależy nam na tym, by te efekty wynikające właśnie z organizacji festiwalu rozszerzyły się na zainteresowanie turystyczne. Jest produktem turystycznym, który ma przytrzymać turystę nie tylko na jeden dzień. Powiedzcie, jakich tych produktów turystycznych macie więcej do zaoferowania? Czyli dlaczego warto przyjechać na Roztocze, do Choryńca, do Lubaczowa? Od jakiegoś czasu widać znaczący wzrost zainteresowania naszymi terenami wśród turystów i kuracjuszy, którzy nas odwiedzają. A tych atrakcji oprócz Festiwalu Kultur i Kresowego Jadła jest naprawdę bardzo sporo. Przede wszystkim ta funkcja uzdrowiskowa, która jest znana w całym kraju. Trzy sanatoria funkcjonujące na terenie naszej miejscowości. Sanatorium Bajka, Sanatorium Centrum Rehabilitacji Rolników Kruz i Uzdrowisko. To jest coś, co przyciąga do nas kuracjuszy. Leczą głównie choroby narządów ruchu i dolegliwości reumatyczne. Ich bazą, podstawowym środkiem, na którym to leczenie się odbywa, jest wysokiej jakości borowina i wody siarkowe. Ale to nie tylko uzdrowiska, to również bogate dziedzictwo kulturowe na czele z pięknymi drewnianymi cerkwiami. Tutaj chociażby z cerkwią wpisaną na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO w Radrużu. A także wspaniała kamieniarka bruśnieńska, wspaniały roztoczański klimat, piękne trasy rowerowe i coś z ostatniego właśnie roku, czyli wschodni szlak rowerowy Green Velo, który też zaczyna być magnesem naprawdę bardzo dużym. Trzeba troszeczkę było się zeprzeć, żeby to Roztocze ponownie wypromować, prawda? No tak, trzeba było. Troszkę zapomniane było to. Tak, trzeba było przede wszystkim skonsolidować siły. Postanowiliśmy założyć Związek Gmin Ziemia Lubaczowska, który działa na rzecz promocji Roztocza i planuje kolejne inwestycje, które ofertę turystyczną Roztocza mają wzbogacić. To inwestycje głównie infrastrukturę turystyczną. Zamierzamy poprawić oznakowanie, poprawić komunikację na szlakach rowerowych. Zamierzamy także stworzyć dodatkową ofertę na przykład wież widokowych, czy wypromować jeszcze bardziej te rzeczy, które tutaj są dzisiaj zapomniane, a między innymi jest to szlak związany z bunkrami linii Mołotowa czy Geomuzeum. A dlaczego ważna jest identyfikacja regionu, jeśli chodzi o Choryniec, o Lubaczów? Dlaczego Państwu zależy na tym, by ten region właśnie w taki sposób poprzez tradycję, poprzez kulturę promować? No to ważne z punktu widzenia też jakby odbioru przez turystę. Zależy nam na tym, by ta wielokulturowość związana z Kresami, a także to magiczne miejsce, jakim jest Roztocze, związane z piękną przyrodą, z warunkami klimatycznymi, z warunkami uzdrowiskowymi, jak najlepiej kojarzyło się w Polsce i żeby to był magnes dla turystów, którzy tutaj już bardzo krótką drogą, bo droga, trzeba powiedzieć, bardzo się skróciła poprzez oddanie do użytku ostatniego odcinka autostrady A4, przyjechali właśnie tutaj w to miejsce. Zapraszamy Państwa serdecznie. Na przykład z Wrocławia chyba 4,5 godziny do Jarosławia i potem już tak, około 40 minut, tak? Jak ktoś dobrze jedzie. Komunikacja to jedno, ale ja rozumiem, że pan wójt Choryńca wspominał o tych walorach uzdrowiskowych. To ważne.
Ale to jest tak, że wy w tej chwili no, nie liczycie tylko na tych, którzy chcą przyjechać, podratować swoje zdrowie. Tutaj naprawdę warto przyjechać, zrelaksować się, odpocząć. Nie na weekend, a już na tydzień, tak? Oczywiście, ta funkcja uzdrowiskowa jest funkcją wiodącą, ale także jesteśmy przygotowani na przyjęcie wielu turystów, głównie, którzy chcą spędzić aktywnie swój czas. Chcemy doprowadzić do tego poprzez działania promocyjne, infrastrukturalne, aby to Roztocze stało się rajem dla każdej formy aktywnego wypoczynku. Przede wszystkim wypoczynku rowerowego. I to jest w tej chwili dla nas najważniejsza sprawa. Bardzo dziękujemy za tą rozmowę. Ja wiem, że długo można przekonywać, ale już naprawdę nie trzeba. Roztocze to na pewno kraina, którą warto odwiedzić. Jeśli chociażby planujemy urlop, to co panowie, zapraszamy na Roztocze. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy na Roztocze. My także dziś tutaj jesteśmy z programem Lato w Regionach po to, żeby państwu pokazać, jak pięknie tutaj jest. Proszę wypatrzeć. No tak, proszę państwa, Roztocze wygląda. Roztocze to także baśnia, którą przed momentem państwo widzieli, a razem z nami kolejny gość. Pan dr Marek Wiśniewski, geograf, przewodnik, regionalista. Witamy serdecznie. Witamy serdecznie. Panie Marku, jak to jest Roztocze? Roztocze południowe, wschodnie, zachodnie? Największe autorytety w Polsce, geograficzne autorytety, używają określenia Roztocze wschodnie. Nazewnictwo geograficzne powinno mieć związek z kulturowością. Jeżeli mówimy o kulturze południowej, to nam się kojarzy od razu kultura śródziemnomorska. My tu mamy kulturę wschodnią, czyli kulturę Kresy wschodnie, ludzką. Roztocze wschodnie. Tak, no generalnie Roztocze wschodnie. A przejawem tej kultury wschodniej, jeśli chodzi o krajobraz, to co jest? Mamy tu niezwykle dużo atrakcji, jak na bardzo małym gruncie rzeczy obszarze. Zacznę może od geologii. Jesteśmy jednym z nielicznych obszarów w Polsce, który podnosi się do góry. Tu obok rozciągające się Roztocze od Kraśnika po Lwów wznosi się z szybkością 1,5 mm w ciągu roku. To bardzo dużo. Efektem tych zmian, tych wznoszeń są liczne jary, wąwozy, ostańce, a zatem piękna rzeźba. Rzeźba, która jest niezwykle atrakcyjna dla miłośników skautingu. Niedawno gościłem dużą grupę paintballistów, ponad 200 osób. Byli zachwyceni tym terenem. O przyrodzie powiedzieć, stawy liczne, prawda? Zwierzęta. Z przyrodą niewątpliwie kojarzy się nam będą tutaj wody i klimat. Może o klimacie dwa zdania. To teren najbardziej usłoneczniony w Polsce, to z punktu widzenia turystyki. No dziś wyjątek. Dzisiaj wyjątek, tak. Negatywny wyjątek, ale generalnie mamy najwięcej dni słonecznych. 34% dni na tym terenie to są dni bezwieczne. To też cisza, słoneczko, to jest to, co przyciąga turystów. A jeżeli do tego dodamy jeszcze piękne lasy, a na terenie gminy Chorynie to jest prawie 70%, to tylko wymarzyć sobie można takie idealne miejsce do wypoczynku. Unikatowa roślinność i zwierzęta, najmniejszy ssak. W tych lasach bardzo rozległych mamy liczne zwierzęta, od dużych, łosi, jeleni, po tu ciekawostka, maleńkie. Oczywiście największą frajdą jest najmniejszy ssak w Polsce. Taka ryjówka malutka, waży to raptem 4 gramy, można powiedzieć taki nasz lokalny koliberek. Tak to można powiedzieć. Ale patrzymy na piękne fontanny.
niezwykle atrakcyjne dla tego terenu są wody. Tu na niewielkim obszarze, na terenie gminy, na terenie całego Roztocza mamy ponad 100 źródeł czystej, krystalicznej wody. Wody przemytej przez warstwy z różnych skał, a zatem lekko zmineralizowanej, choćby ta słynna woda, słynne źródła w Nowinach. Czyli, panie Marku, tak podsumowując, po prostu warto tutaj przyjechać i korzystać z przyrody, ciszy, spokoju. Tak, warto tu przyjechać, korzystać z ciszy, spokoju, a do tego, jeżeli dodamy jeszcze wspaniałe atrakcje kulturowe, cerkiewki, krzyże bruśnieńskie, pewien fenomen kulturowy, a nade wszystko bunkry linii Mołotowa, o którym tutaj moi wspaniali poprzednicy mówili, a których, o których będzie lada moment promocja kolejnego wydania książki, nieskromnie powiem, pod moją redakcją o roztoczańskich bunkrach linii A więc Mołotowa. Zapraszamy na Roztocze, panie Marku. Bo jest sporo do odkrycia. Tak, bardzo dziękujemy za tę rozmowę. My zostajemy tutaj. Zapraszamy. Jesteśmy dziś na Roztoczu, Choryniec, Lubaczów, Basznia, program Lato w regionach stąd. Widzimy się o 17.15, wcześniej o 16.30 Lato w regionach z Białki Tatrzańskiej. Do zobaczenia.